Pół człowiek, pół Bóg. Tak określano herosów. Pół człowiek, pół tytan. Zapraszam na recenzję filmu TITAN. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem na początku, ponieważ nie znam języka francuskiego, a często Google tłumacz tak... Wymawia jak wymawia. Dobrze, przechodzimy do recenzji. Titan, zwycięzca Złotej Palmy w trakcie festiwalu w Cannes. Pomyślałem sobie, sprawdzę. Czytam opis. Kino gatunkowe, kino sensacyjne. I zwycięzca nagród, zwycięzca Złotej Palmy w festiwalu Cannes. No dobrze, sprawdźmy. Czy iść, czy nie iść? Czy warto, czy nie warto? Co jest dobre, a co złe, lecimy. To jest przede wszystkim kino artystyczne. Arthouse w stu procentach. Dużo, dużo, dużo metafizyki, dużo dwuznaczności, dużo odniesień, dużo... Dużo takich sytuacji, których, które nie są podane jeden do jednego. Czyli jak oglądamy, to, to co oglądamy, to tak twierdzimy. A tutaj jest tak, to co oglądamy, dzielimy to przez 2, 4, 6, 8, a nawet i 16. Nie wiem, dlaczego przyszła mi do głowy 16. Może gorąca, może będzie trzecia edycja. Wracamy. Tita, Bardzo przejmująca. Historia, smutna historia głównej bohaterki, która, która wraz z tatą jedzie samochodem, jedzie samochodem i doznają, jest wypadek. Doznają, jest, jest wypadek na tyle poważny, że główna bohaterka ma wszczepioną tytanową płytkę, która sprawia, że może normalnie funkcjonować w otaczającym świecie. Od samego początku widzimy, że jej relacje z ojcem. Nie są zbyt dobre, ona chciałaby je w jakikolwiek sposób je mieć. Ja nie mówię o tym, żeby polepszyć, tylko jak, żeby je mieć. Dlatego od razu pierwsza scena nam wyjaśnia, chociaż ona to pokazuje w bardzo, w bardzo sugestywny i negatywny sposób, ale no cóż, dziecko wymaga uwagi, nie umie inaczej pokazać, tylko poprzez złe. Poprzez, mm, utor poprzez nieodpowiednie gesty. No dobrze, jest wypadek od razu, potem przychodzi bardzo szybko, kiedy główna bohaterka jest dzieckiem, potem, potem jest już dorosłą kobietą, która, która wciąż mieszka z rodzicami, zawodowo tańczy, widzimy w różnych imprezach, jakby ktoś powiedział, eventach, i potem jest zwrot akcji bardzo sensacyjny, bardzo bardzo obrazowy i właśnie. I tu już przechodzimy do głównych do głównych części mojej recenzji, czyli iść czy nie iść, dobre czy niedobre. Dobre jest to, ponieważ w tym filmie pokazane są mocne sceny. Ja lubię mocne sceny, lubię kinogor. Mnie nie przeraża krew, mnie nie przerażają różne enzymy. Mnie nie przeraża Dosłownie nic w kinie, nie mam czegoś takiego jak niektórzy, a byłem tego świadkiem, wyszli w trakcie seansu. Ja nigdy nie wychodzę w trakcie seansu, nawet jak film jest słaby. Mogą się zdarzyć sytu takie sytuacje, więc jeżeli nie lubicie, nie lubicie sugestywnych, gorowych scen, bardzo obrazowych, w negatywnym słowa tego znaczeniu, nie polecam wam, nie idźcie do kina. Jeżeli lubicie takie rzeczy, polecam. Jeżeli lubicie historię, jeżeli lubicie sytuację związaną z otwarciem się człowieka na różne aspekty życia podane w, nie, nie, w niejednoznaczny sposób to idźcie do kina. To jest kino nieszablonowe. Jak wiecie albo nie, i to przejdziemy do kolejnego cyklu. Ja nie jestem wielkim fanem kina artystycznego. Nie będę mówił, że coś mi się podoba, że doceniam pięciominutowe ujęcie. Nie, to nie jest moja szkoła. A tu Byłem pozytywnie zaskoczony, nie męczyłem się. O dziwo francuska produkcja ma dobre tempo. Myślałem, że o kino artystyczne. Będę się nudził, będę spoglądał na zegarek albo na smartfona, będę przeglądał y, różne portale społecznościowe, ale nie. Trzyma poziom, trzyma, trzyma akcję, mówiąc kolokwialnie, polecam. Dobrze. Ja w swoich recenzjach nie opisuję fabuły, przeczytacie ją albo przekonacie się oglądając film. Iść czy nie iść? Iść, jeżeli lubicie kino artystyczne, podane w nieszablonowy sposób, sprawiające, że po sensie będziecie się zastanawiać, będziecie dyskutować ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi o różnych mm, aspektach tego dzieła, róż... co autor miał na myśli, jaką, jaką myśl nam zostawił do dyskusji, to serdecznie polecam. Nie polecam. Nie polecam tego filmu odbiorcom, którzy lubią kino może kino gatunkowe, chociaż tu mogę, można zaryzykować. Kino gatunkowe z elementem kina artystycznego, więc możecie sprawdzić. Inaczej, nie polecam ludziom, którzy idą do kina, żeby skosztować czystej rozrywki. Produkcje Marvela, Dziewczyny z Dubaju, Szybcy i Wściekli, to nie jest dla was film. Nie polecam wam, nie idźcie na to, poczekajcie na kolejne produkcje. Iść, jeżeli lubicie kino artystyczne, podane w nieszablonowy sposób, tak jak już powiedziałam, powiedziałem, no, ty główna bohaterka, stąd rodzaj żeński mi się wbił podświadomie. To idźcie do kina. Podsumowując, jest to film ciekawy, otrzymuje dużo pozytywnych recenzji. Warto sprawdzić. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, ponieważ to nie jest moje kino, tak jak już wspomniałem kilka chwil temu. Ale sprawdźcie, ocencie, jeżeli chcecie odpocząć od blockbusterów i chcecie. Sprawdzić kino artystyczne, które zdobyło pal złotą palmę w trakcie festiwalu w Cannes? To idźcie do kina na Titan. Oceńcie sami, piszcie w komentarzach, czy Wam się podobał film, czy nie. Jaki kolejny film zrecenzować specjalnie dla Was? Bartosz Boruciak, do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Hej!